Wybrani z Wielkopolski europarlamentarzyści Leszek Miller z SLD, Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej i Sylwia Spurek z Wiosny głosowali przeciwko 750 miliardom złotych dla Polski z Unii Europejskiej. Dlaczego? O tym będę rozmawiał m.in. o tym z prezesem Konińskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Witoldem Czarneckim, który jest z nami przy telefonie. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, jak pan ocenia głosowanie wielkopolskich europarlamentarzystów? No, wybitnie negatywnie. Trudno było się spodziewać. Ale dlaczego? Proszę nam to uzasadnić. No to jest wyjątkowo dobrze wynegocjowany budżet dla Polski. To jest 160 milionów, 124 miliardy euro przy 760 miliardach na całą Europę i nagle my to blokujemy. No przecież to jest zupełnie nierozsądne. Ale jak z drugiej strony zobaczymy, że przewodniczącym największej partii opozycyjnej jest Donald Tusk, to ich strategia, to jest realizacja ich strategii ulica i zagranica. No zrobimy wszystko, żeby PiS-owcy odwracali, nawet kosztem Polski. To, że inni głosują, posłowie Lewandowski, Spurek czy Ewa Kopacz, no to nie pojmuje tego, no ale tak jest. Dalej konsekwentnie realizują politykę, wykorzystamy ulicę i zagranicę wypisoczone od władzy, no Polska na tym straci. Oczywiście to bardzo trudne dla Polski. Ale czyli jeśli dobrze rozumiem, czy pan sugeruje, że to jest według zasady, liczy się tylko dobro partii, a nie własnego kraju? Im gorzej dla rządzącym, tym lepiej dla nas, bo w przypadku kryzysu mamy większe szanse po prostu na przejęcie władzy za 3,5 roku? Na to liczą od 5 lat. Na to liczyli po pierwszym zwycięstwie Dudy, po zwycięstwie naszym, ale po prostu się przeliczą, bo my na pewno zwyciężymy, bo nie wygrają ci, co tak ostro grają. Tak ostro, nie w interesie Polski. Ale z drugiej strony... Tak w interes Polski. No żeby było jakieś światełko w tym, że na tym coś zyskamy, ale przecież to jest realizacja nie naszego programu, nie naszej wizji Polski. No panie pośle, ale z drugiej strony przecież te pieniądze trafią w ostateczności także do samorządów, w których właśnie rządzi opozycja, więc jak to zrozumieć? Gdzie tu logika? Te proporcje nie są takie pół na pół, to tak się te proporcje nie rozkładają. Jednak większa część przypadnie na wpływy, na tak, to będzie to, czym będzie dysponował rząd polski. No tak, ja nie powiedziałem, że na pół, ale jednak no, znaczna część. No zresztą w ogóle, po prostu na użytek Polaków, tak? Jednak chęć odsunięcia od władzy, czy pragnienie odsunięcia od władzy PiS-u jest większe i przyśmiewa wszystko. No, najważniejsze odsunąć PiS od władzy. Niech się dzieje co chce, niech po nas choćby potop, ale jak PiS zostanie odsunięty od władzy, to zwyciężyliśmy. Ale nie zwyciężą. Bo Polska to zablokuje. Oczywiście jest to bardzo trudne. Blokada jest łatwa, tylko trudne dla nas. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo mamy sytuację niełatwą obiektywnie, bo obiektywnie Polska się bardzo dobrze rozwija i jest rzeczywiście solą wokół tych wielkich państw europejskich, które zawsze były dominowały, a teraz jednak pojawia się znaczący partner i tak chcielibyśmy być traktowani jak partner, no to mamy niedobrą sytuację dla nas, bo oni chcieliby, żeby Polska się rozwijała, ale rozwija się słabo, a tu pojawia się państwo silne z wizją jeszcze silniejszego, no to nie jest dobre dla nich. No i dlatego Polska potrzebowałaby partnerów i państwo polskie, rząd polski potrzebował w Unii Europejskiej, że wszyscy za Polską stoją murem, tak jak Niemcy stoją za murem, za Niemcami, Francuzi za Francuzami. Tylko Polacy się to wybijają i posłowie... No ale opozycja, panie pośle, jak pan wie, tłumaczy to walką o praworządność w Polsce. Jak rozumianą według pana? No tak, ale tak rozumiano, że jak spytamy kogokolwiek, to pokaż mi, jakie prawa są nieprzestrzegane, to powie konstytucja, no to wymień, jaki artykuł konstytucji jest nieprzestrzegany, to już trudniej, to już kłopot. Gdyby powiedział, co, prawa wolności obywatelskie są nieprzestrzegane, czy nie ma swobody wypowiedzi, praw wyborczych nie masz, no wszystko jest. Praw zgromadzeń, polska demokracja jest bardzo dobrze. No nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że to opozycja ma chyba większą siłę przekonywania przez media, które jej sprzyjają. Ale zostawmy to. Po wakacjach mają się zacząć negocjacje w samej Unii, między jakby poszczególnymi organami unijnymi. Czego pan się spodziewa po tych negocjacjach? Czy tutaj ktoś się odważy podważać ten kompromis, który osiągnęli liderzy? No, będzie próba podważania, tylko się skończy tym, że środki, które były przewidywane do wpłaty, będą wypłacone później. Czyli krótko mówiąc, program pomocowy Unii Europejskiej, czy Unii będzie uruchomiony,
te 750 miliardów euro, tylko będzie uruchomiony później. I to będzie całe skutki działania Parlamentu Europejskiego. Oczywiście oni będą to troszeczkę, nie tylko troszeczkę, będą podnosili szum, że praworządność pod tym przestrzegana, tylko starcie to z rzeczywistością, po prostu w starcie z rzeczywistością poniosą klęskę, bo w Polsce praworządność jest przestrzegana, a my z całą pewnością nie zgodzimy się na to, żeby Polska zapłaciła za to wysoką cenę. Mamy prawo weta i z tego prawa muszą wiedzieć, z całą pewnością skorzystamy, jeżeli będziemy do tego zmuszeni. Oczywiście nie chcielibyśmy korzystać, bo to zawsze jest niewygodne. Pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział rekonstrukcję rządu. Pan jako prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości może powie naszym słuchaczom, jak będzie to głęboka rekonstrukcja, no i po co jest w ogóle przeprowadzana, po co ma być przeprowadzona? No tak, te zapowiedzi, że będzie rekonstrukcja rządu, to były zapowiedzi wcześniejsze, tylko o tym prawo informowania o rekonstrukcji rządu należy tylko do kilku osób, do ścisłego kierownictwa partii Zjednoczonej Prawicy, partii Zbigniewa Ziobry i Prawa i Sprawiedliwości. A nie, to nie każdy poseł ma prawo do tego komentować, nawet członek komitetu politycznego nie jest upoważniony do tego, by komentować, jakie zamiary ma rząd. Ogólnie można powiedzieć, i to jest znane wszystkim posłom, że chcielibyśmy jednak zmniejszyć liczbę resortów. Chcielibyśmy, na co nie ma zgody naszych partnerów, to mogę już powiedzieć, ograniczyć do jednego resortu, resort, który będzie przypadał naszym partnerom. No właśnie. Mam po dwa resorty. Ale czyli już wiadomo, że nie ma zgody na to, tak? Że tutaj nie ma, no bo już są wypowiedzi znaczących polityków i ze strony pana Ziobry i Jarosława Gowina są zapowiedzi, że nagodzi się to nie godzą, że lepiej, ale są otwarci na wszystkie dyskusje, zwłaszcza dyskusje programowe. To nie jest taka sytuacja, że chcemy koniecznie tego, że to musi być, bo nie mamy takiej siły, żeby wymuszać na naszych partnerach takie stanowisko. Natomiast chcemy wszystkie stanowiska uzgodnić i podjąć ostatecznie w uzgodnieniu z panem premierem Morawieckim. Mówimy, że tutaj nie ma zapowiedzi zmiany premiera, że premierem będzie pan Mateusz Morawiecki, tylko przyszły kształt rządu zależy od tego, jaki będzie program Koalicji Zjednoczonej Prawicy, bo to, że trzeba program zmienić, dla nas jest oczywiste, bo jednak zgubienie po drodze znacznej części wyborcy, zwłaszcza młodych wyborców, powoduje, że musimy coś skorygować. No, coś musimy w polskim zmienić w programie Zjednoczonej Prawicy. Czegoś te wybory państwa nauczyły, można powiedzieć. Tak, te wybory zostały wygrane jednak rzutem na taśmę. Prezydent Andrzej Duda wykonał kawał dobrej roboty, dał nam teraz czas na poprawę. Ale też dużo zadań. Nasze programy, ale też zadania są przed nami ogromne, bo... Panie przewodniczący, rozmawiamy? Dzisiaj rzeczywiście mamy te 7 lat, czy 5 lat, które moglibyśmy wykorzystać, to mogłoby spowodować, że doszliśmy do krajów, do poziomu rozwoju, o którym sobie nie marzyliśmy. Mogłoby się tak, ale tu trzeba wymyślić dobry program, przedstawić i w uzgodnieniu, to musi być zrobione z uwzględnieniem ze wszystkimi członkami koalicji. Panie przewodniczący, na koniec jeszcze krótkie jedno pytanie, proszę krótką w miarę odpowiedź. Jesteśmy w Wielkopolsce, więc pytanie dotyczące posad tutaj naszych polityków, bo jednak to być może ma jakieś przełożenie dla naszego regionu, czyli czy zostanie wiceministrem nadal pan minister Szymon Szynkowski Felsen, wiceministrem spraw zagranicznych, czy wicepremier Emilewicz zostanie na stanowisku też z taką wicepremiera? Jak pan to ocenia? Pan Nowicki? Nie mam pojęcia, czy tak się stanie, bo na pewno nie dotyczy sprawa z całą pewnością wiceministrów, w tej chwili się mówi o ministrach, czyli najpierw musi zapaść sprawa podziału ministerstw, a potem dopiero możemy mówić, kto może być, wtórną sprawą będzie sprawa wiceministrów, sprawa pani Emilewicz. To jeszcze będzie w czasie wakacji, te negocjacje? Nie, w czasie wakacji będą negocjacje, ale decyzja będzie ogłoszona krótko po wakacjach. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu. Dziękuję bardzo. Prezes Konińskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Witold Czarnecki był gościem tej części programu.